Witam was moi kochani bardzo cieplutko i serdecznie dzisiaj tak bardzo króciutko jak wiecie ostatnio w mailach, które otrzymujecie ode mnie na, w związku z naszym nowym kursem technik programowania w języku C a także w ogóle językiem C od podstaw, zadałem wam pierwszą albo jedną z pierwszych zagadek króciutką, fajną, ciekawą, miała być z przymrużeniem oka, prosiłem abyście nie ściągali, zobaczcie dlatego tu było takie pytanie na ekranie widać, dlatego potraktuj ten pierwszy lajtowy teścik z przymrużeniem oka i proszę nie zaglądać do ściągi, a już się okazało i dobrze się przyznały ze dwie osoby, że troszkę ściągały. I wujek Gogel im podpowiedział, za to dostały już karę. E, musiały wyciągnąć rączkę 10 razy linijką i w domu 10 pompek, <grym> prawda? E, więc proszę nie ściągać, kto jeszcze tego maila w razie czego nie dostał, a już widzi ten filmik z od, zapowiedzią odpowiedzi. Sami sobie odpowiecie za chwilę, pokażę jak. Więc chodziło nam o biedną alę, to znaczy, tak naprawdę był tutaj kod źródłowy. Ja już go nie będę przytaczał, to jest tajemnica, tylko dla tych, którzy się zapisali na informacje na temat kursu, jeśli się jeszcze nie zapisałeś, zapraszam szybciutko na stronę https kursc .atnel.pl tam możesz się zapisać i już będzie się działo zanim dojdzie do kursu o ile do niego dojdzie, to już będą się działy ciekawe rzeczy, zapraszam serdecznie z tego kodu musieliście wywnioskować, tak? mieliście od... propozycję pięciu odpowiedzi musimy się dowiedzieć co albo kogo posiada nasza biedna Ala, dlaczego biedna? No to wynika z jednej z odpowiedzi, bo zobaczcie, w odpowiedzi A miałaby posiadać tylko kotka, w B tylko pieska w C kotka i pieska, w D nie ma nikogo, nawet chłopaka. No i w odpowiedzi E nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym tekście. Wielu z Was odpowiedziało nawet, e, wybrało punkt E i bardzo dobrze, bo trafiliście pod, jak Wam też odpisywałem, e, pod dobry adres. To właśnie dzięki temu kursowi nauczycie się rozwiązywać takie zagadki ze zrozumieniem. Ja Wam dzisiaj nie powiem teraz tu w tym filmiku, czy prawidłowa jest odpowiedź A, B, C, D czy E. Tak. Ale powiedziałem, że poznacie prawidłową odpowiedź. W jaki sposób? Słuchajcie, szybciutko razem ze mną teraz w tym filmiku otwierajcie przeglądareczkę, wpiszcie sobie k, nie ten. Kompilator C Online. Wpiszcie sobie w Gogelka. W Gogelku wyskoczy Wam pierwszy link Online C Compiler. Proszę bardzo, kliknijcie sobie. Pokażę Wam się ładny kompilator. Zobaczcie, nic dodać i nic ująć. Od razu przygotowany pierwszy kod podstawowy, który ma tylko wyświetlić w konsoli, tak naprawdę Hello World i zwrócić wartość Return 0. Możemy sobie zmienić nawet na Return 12, ile chcecie. I tu zobaczcie, klikacie Run. Po kliknięciu Run, zobaczcie, wyświetli wam się Hello World. A więc już widzicie. Że zamiast tej linijki, tą sobie skasujecie, a tu sobie wpiszcie ten kodzik, który dostaliście w mailu i jak go skompilujecie, to w konsoli na dole pojawi Wam się już prawidłowa odpowiedź. Będziecie wiedzieli, czy A, B, C, D, prawda? No bo wiadomo, że nie E. No to tyle Wam mogę podpowiedzieć, a dzięki temu już będziecie się przyzwyczajali do pierwszych narzędzi, z, z których będziemy czasem korzystali w kursie, z jakichś kompilatorów C online dowolnych. Takich jest pełno na świecie, ale ja wybrałem o tutaj ten jeden pierwszy. I proszę bardzo, tutaj tylko wystarczy, że wklejcie ten kod, uruchomcie i zobaczycie, która odpowiedź jest prawidłowa. Oczywiście nie mogę zaprzeczyć, bo tutaj wprost nie wynikało z kodu, że Ala nawet chłopaka nie ma. No ale wielu z was tutaj się zastanawiało, rozwijało wodze wyobraźni. Bardzo się cieszę. Niektórzy z Was powiedzieli, że Ala jest pewnie starą panną. Ja mówię, że tego to nawet ja do końca nie wiem. Warto to czasami rozkminki takie robić. No, Niektórzy powiem, że od razu zapytali się, czy mnie, czy ja wiem przypadkiem, czy znam Alę, czy ona jest ładna. Bo jeśli, to oni mogą się w razie czego zapisać na chłopaka, jakby coś, no nie? <laughs> Słuchajcie, spokojnie. Być może w dalszych zagadkach uda nam się rozwiązać tą, tę tajemnicę. A z drugiej strony, jeśli kurs się uda, jeśli zbierze się tysiąc osób, a zwykle mamy tu do czynienia z samymi facetami, czyli można powiedzieć, że będzie tysiąc chłopa. No to słuchajcie, no nie powiecie, że nie pomożemy Ali. Na pewno znajdzie, Ja nie mogę, bo ja jestem żonaty, przepraszam, to to ja nie mogę, ale pewnie znajdą się wśród nas wolni, którzy. A zresztą już zresztą kilka osób to już mi napisało na maila, że ja w razie czego mogę się umówić z Alą na spacer. Zobaczcie, ciekawy kod, prawda? Zobaczcie, ile rzeczy z niego może wynikać o tym chłopaku. Jak tu przeanalizować ten kod? <laughs> Dlatego go tutaj nie pokazuję w tym filmiku, bo to jest kod. Tajemniczy, wysyłany tylko na maila. I z super rozkminką. Zatem nie strać tej okazji. Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na naszą listę mailingową, to zapraszam na stronę kursc.atnel.pl. Zrób to szybko, bo będziesz mógł uczestniczyć. W opracowaniu ceny tego kursu będziesz mógł się dowiedzieć dużo więcej, co w niej będzie. Ja tylko podpowiem teraz uwaga na sam koniec, jedną rzecz. Otóż mamy tutaj, słuchajcie, to sobie zamknę, weźmiemy sobie agendę kursu. Wszyscy, którzy na maila dostali taką agendę kursu, możemy sobie zrobić Ctrl F, wpisać sobie opera. I proszę bardzo, zobaczcie, wyszuka nam się rozdział tutaj w pewnym module, będą operatory i tutaj będzie o operatorach inkrementacji i dekrementacji. Powiem więcej, bo wystąpią tajemnicze, bardziej jeszcze nazwy w, tym w tej lekcyjce krótkiej o predekrementacji, preinkrementacji albo postdekrementacji i postinkrementacji. Brzmi to strasznie, ale nie bójcie się, mam sposób, żeby to przekazać łatwo, lekko i przyjemnie, tak? I zobaczycie, że w końcu znajdziemy wspólnie chłopaka dla Ali. To by było na tyle. Zapraszam Was, bo ten kurs, bo na tym kursie naprawdę będzie się działo. A teraz hmm, przygotujcie się na kolejne moje pytania i sprawdziane. Nawet jeśli nie znasz i odpowiadałeś do tej pory na to pytanie, e, że nie wiesz w ogóle o co chodzi, to nie martw się, nawet jak zobaczysz następne pytania. Postaraj się wziąć tym udział trochę tak z przymrużeniem oka, z jajem i zobacz o co. W tym kursie będzie również chodziło przede wszystkim o przyjemne przyswajanie wiedzy, o poznawanie tych operatorów i tych wszystkich rzeczy po kolei, ale w taki sposób, żeby się nie zanudzić na śmierć, a będzie mi też łatwiej przekazać tę wiedzę i lepiej niż to było na przykład w książce, bo tam niektórzy mówili, że troszkę to na sucho, no to tutaj słuchajcie, dostaniemy na okro. Koniec. Hej, na razie.